kochani i kochane, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie z dawna niewidziany na moim kanale haul zakupowy, czyli zakupy ze sklepu E-Zebra. Miło mi jest poinformować, iż filmik ten powstaje przy współpracy właśnie z drogerią E-Zebra. Można tam kupić selekcję przeróżnych kosmetyków, od takich stricte drogeryjnych, przez bardziej ekskluzywny, niszowy, coś takiego. Jest też pielęgnacja, są rzeczy do włosów. My dzisiaj skupimy się głównie na makijażu, chociaż jest też jedna rzecz do pielęgnacji. Wybrałam takie rzeczy, które były dla mnie interesujące, których nie znałam. Jest marka, której nie znałam, trochę siara. Ale no, tak stwierdziłam, że odpakujemy sobie to wszystko razem, pomacamy sobie razem i oczywiście co się będzie dało, nałożę na moją twarz. Także nie przeciągając wiele, lecimy. Lecimy. Najpierw jest to rzecz do pielęgnacji. Co ciekawe, jest to rzecz do pielęgnacji ciała. Miałam z tej firmy już rzecz do pielęgnacji twarzy, ale nie miałam niczego do pielęgnacji ciała, ale wiem, że właśnie parę osób mi polecało ten specyfik. A dlaczegoż to? Dlategoż to, iż ja bardzo lubię mieć na sobie opaleniznę, zazwyczaj jest to opalenizna sztuczna, nie ukrywajmy, i to jest rzecz jakby samoopalająca. To jest firma Mokosz. Polska firma Mokosz. Jest to brązujący balsam do ciała i twarzy, pomarańcz z cynamonem. Tak jak mówię, słyszałam bardzo wiele rzeczy pozytywnych o tym kosmetyku. Stosujemy to tak jak taki zwykły, po prostu przeciętny produkt do samoopalania, tylko że to jest kosmetyk naturalny, to jest odżywczy i nawilżający balsam o orientalnym zapachu. W naturalny sposób nadaje skórze piękny odcień opalenizny. Tak jak mówię, słyszałam o nim mnóstwo dobrego, także z chęcią po prostu go potestuję. Ale najpierw chcę go powąchać, skoro jest cynamon i co? Cynamon i pomarańcz. Stwierdziłam, że to będzie idealna rzecz po prostu na takie jesienne wieczory, na ten sezon. No i opalenizna schodzi, także o! Ładnie pachnie. To ma taką formułę takiego kremu bardziej... Nie wiem dlaczego, ja myślałam, że to będzie bardziej w formie takiej... stałej, że to będzie twardsze, a to po prostu jest w takiej formie takiego puddingu, kremu. Wiem, że teraz nie powinnam robić tego, co zrobię, bo skoro to jest samoopalająca rzecz, to, no to będę miała właśnie nierówno opaloną rękę, ale nic to, tak się trzeba umyć jeszcze dzisiaj, także to zmienię z siebie. Ale przepięknie pachnie, o Jezus, rzeczywiście przepięknie pachnie, orientalnie, to nie jest taka agresywna pomarańcz, tylko bardziej taka właśnie herbata pomarańczowa, pomarańczowo-korzenna. Cynamon, ale też jakieś takie goździki czuję, bardzo fajny taki jesienny zapach. No i jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Jeżeli mieliście styczność z tym kosmetykiem, to koniecznie dajcie mi znać, ale cały feedback jaki miałam do tej pory, był bardzo pozytywny. No i oprócz tego już mamy same kosmetyki do makijażu, jakby rzeczy to jakby samoopalające i przybrązowujące moją skórę twarzy. Ja to traktuję trochę jak make-up, bo jak mam odrobinę opalenizny, nawet jeżeli jest to sztuczna opalenizna, to ja już się czuję, jakbym była trochę umalowana. Także ja to traktuję jako make-up. To jest rzecz pierwsza. No i jedziemy. Najpierw mam rzecz, której byłam strasznie ciekawa, bo nigdy o niej nie słyszałam, a kiedy weszłam właśnie na stronę E-Zebra, żeby sobie tam powybierać, to ten krem do twarzy, krem koloryzujący, nie, sorry, to jest BB Cream, był w bestsellerach. Był jedną z najlepiej sprzedających się rzeczy na całej stronie, w całym sklepie. Ja w ogóle nie wiedziałam o jego istnieniu. I to jest firma Purito i to jest Cica Clearing BB Cream. Wzięłam sobie odcień 23 Natural Beige, który był pomiędzy tym najjaśniejszym i najciemniejszym, czyli natural beige po prostu, i ma dawać healthy looking glow, czyli jakby naturalnie wyglądający glow, błysk skóry, dawać flawless coverage, czyli idealne krycie, i ma być bezzapachowy. Co jeszcze jest ciekawego, z ekstraktem z wątróbki azjatyckiej, chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. No jestem strasznie ciekawa, jak się będzie sprawdzał. No może nałóżmy go sobie po prostu na twarz, bo ja się już absolutnie nie mogę doczekać. Opakowanie jest dosyć małe, poręczne powiedziałabym, takie torebkowe, wiecie, nie jest jakoś za duże. Patrzę, jaka to jest pojemność, mamy 12 miesięcy, datę otwarcia, 30 ml, czyli nie jest to jakaś mała pojemność. Zbliżę się teraz niebezpiecznie, ażeby wszystko było widać. Ok, jest zabezpieczony takim oto tutaj złotkiem, czy też sreberkiem. Zapachu jeszcze nie czuję. Tutaj czuję ten krem pachnący z Mokosza, więc może sobie dam na tę rękę odrobinę tego kremu. I tak to wyglądało. Odcień wygląda na ciemny, no ale mając doświadczenie z tymi różnymi azjatyckimi kremami BBCC, wiem już, że te odcienie często świetnie dopasowują się do odcienia naszej skóry bez względu na to, jaki on by był. Ale fajny jest ten odcień. On jest taki ziemisty, ni to chłodny, ni to ciepły. No, bardzo, bardzo fajny. Dobra, krycie rzeczywiście jest, co myślę, że widać bez problemu. Rozsmarowuje się bardzo przyjemnie. No jak taki kremik. Pierwsze odczucie, pierwsze wrażenie jest trochę mniej tłusty niż te takie koreańskie kremy BB, które znam i do których przywykłam. Jest taki trochę mniej tłusty niż na przykład ten taki czerwony z Miszy krem, który jest jakby bestsellerem. Także co kto lubi. Ale bardzo odpowiada mi ta formuła i bez problemu rozprowadza się palcami, z tego co widzę. Normalnie da się go jeszcze, wiecie, pracować, pędować, wpracowywać w skórę. Bardzo ładnie wygląda i jakby ma taką formułę, że nie odcina się od naszej skóry. To jest część z kremem, a to jest bez niego. Widać tego pryszcza wielkiego. Bardzo ładnie, fajnie wyrównuje kolory w bardzo naturalny sposób. Oczywiście potestuję go trochę dłużej, trochę bardziej, ale tak na pierwsze wrażenie jest ekstra. I zakrył to. Zakrył ten wulkan. Wiecie, ja rzadko miewam pryszcze na twarzy, naprawdę. Ale jak już się trafi taki pryszcz, to jest takie coś jak to. O, mam go na twarzy od mniej więcej 5 dni i on wciąż rośnie. Staram się go po prostu zabijać. Miałam chwilę słabości, próbowałam go wycisnąć, ale był tak schowany, że nie dało się, nie będę o tym więcej mówić. No, w każdym razie próbuję go zasuszyć po prostu. No, ale mówię o tym, że rzadko miewam pryszcze, ale jeżeli już mam pryszcze, to są prawdziwe po prostu pryszcze. Ale jestem mile zaskoczona, że ten podkład fajnie go dosyć zakrył. No, myślę, że jakby się to odpowiednio przypudrowało, to bez problemu mogłoby to krycie mi wystarczyć, bo ja też nie lubię, jeżeli mam jakieś niedoskonałości albo właśnie jakieś takie wypryski, jakieś pryszcze, mieć za dużej warstwy korektora albo czegoś takiego odcinającego się od mojej skóry, bo po częstokroć zamiast tę rzecz na przykład zakryć, to ona jest jeszcze bardziej podkreślona przez te warstwy różnych produktów, które po prostu dajemy. Ale pierwsze wrażenia fajne. Fajne, lżejsza formuła niż klasyczne kremy BB i CC, to z pewnością. Glow jest przepiękny, glow jest po prostu jak z innej planety, widać jak mi się wszystko bardzo ładnie odbija. No i produkt, znaczy kolor, odcień wydaje mi się trafiony w punkt. Ja mam 23 po raz kolejny, biorę sobie go odrobinę więcej i wklepię sobie tylko w mojego nieprzyjaciela odrobinę w kąciki, które mam jak zawsze zasinione. Czuję się świeżo, i lekko. Dobra, lećmy dalej. Chcę to zrobić jakoś tak sensownie i po kolei. Może, ale spieprzyłam. Ej, wiecie co? Ale spieprzyłam, bo mam bazę. Pod podkład. Czyli wiecie co zrobię? Zmyję sobie jedną część, może tą bez tego pryszcza, tą tutaj. I nałożę sobie jeszcze raz, bo jest baza, którą strasznie bym chciała przetestować, a zapomniałam o niej. I to jest właśnie baza z marki, której nie znałam, bo to jest jedna z marek od firmy Revolution, ale to jest XX Revolution, czyli jakby nowa marka, którą wypuściła Revolution. I to jest Cloud Complexion Soft Primer, który strasznie mnie zaintrygował na ich stronie. I to ma być sorbetowo-żelowa formuła, która daje miękkie, soft, smooth wykończenie i ma minimalizować pory, ale ma też rozświetlać naszą cerę. Także jestem nieludzko zaintrygowana i po prostu muszę to teraz przetestować. Także dajcie mi moment, zmyję sobie jedną połowę mojej twarzy. Dobra, zmyłam. Ta właśnie seria od Revolution, XXX Revolution, oni mieli strasznie dużo właśnie przeróżnych primerów i też mgiełek wykańczających. Mam mgiełkę jedną tam na właśnie stronie i no właśnie nie wiedziałam, który wybrać, ale ten miał strasznie fajne recenzje. Także XX Revolution, ta pokrywka jest taka opalizująca, dosyć fajna. To jest z matowego szkła zrobione, tak chyba to jest szkło. No i sprawdźmy to, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak się to będzie sprawdzać, bo opis mnie zaintrygował. Wow, ale pachnie. Pachnie migdałowo. Jezus, to tak pachnie, że chciałabym to całe już mieć na sobie. Pachnie przepięknie. Formuła jest taka Wiecie co, jak bita śmietana trochę wygląda. To wygląda odrobinę jak bita śmietana? Można tak powiedzieć? Czekajcie, o. Jak takie coś ubitego. Przefajnie to wygląda. Także jestem zaintrygowana wielce. Zapach jest obłędny, absolutnie. No ciekawe, bardzo ciekawe, jak sobie poradzi z moimi porami rzeczywiście. Dobra, formuła jest gęsta, przeprzyjemna. Przeprzyjemna, to się trudno wypowiada. Bardzo ładnie pachnie. Super się rozprowadza. No mówię teraz w samych superlatywach, ale naprawdę produkt jest niesamowicie fajny. I daje uczucie takiego nawilżenia też od razu. I świetnie się ślizga po skórze, rzeczywiście. Dajmy temu moment. To co widzę, to cera rzeczywiście jest nieludzko rozświetlona. Jest mega błysk. Zarówno tutaj, gdzie już mam ten krem BB, jak i tutaj, gdzie mam właśnie tę bazę. Pory są trochę tak optycznie zminimalizowane, ale to nie jest taki z tych podkładów ciężkich, silikonowych, takie, które nam wchodzą w te pory i jakby mamy poczucie, że mamy coś ciężkiego na twarzy. Jakby tu mamy poczucie hipermocnego nawilżenia i odświeżenia. Zapach jest intensywny, ale mnie akurat bardzo się podoba. Myślę, że już chwilę był na mojej twarzy. Nałożę sobie jeszcze właśnie ten krem BB, który mam na drugiej części mojej twarzy. No i zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Czuję, że zastyga delikatnie. Ale widzicie, wciąż jest mega glow. Jakby pory są zminimalizowane, ale jednocześnie ta skóra wygląda na bardzo mocno nawilżoną. Dobra, mam wrażenie, że po tej stronie, gdzie mam i ten podkład, i ten krem BB, moja skóra wygląda, jakby była mokra. To wygląda jak mokra skóra. Oczywiście tutaj też jest glow, i też jest bardzo dużo błysku. Natomiast tutaj efekt jest po prostu, jakbym była mokra. Wygląda to przepięknie, niesamowicie. Wiecie, jak jakiś czas temu był jakby na topie taki makijaż à la glass skin, czyli że jakby mokra skóra, coś takiego. To wygląda jak totalnie mokra skóra, bez użycia żadnego rozświetlacza. Także póki co jestem fanką zarówno tego kremu BB, bo on sam w sobie wygląda świetnie, ale z tym primerem wygląda jak kosmos. Wyobraźcie sobie jeszcze to rozświetlacz. Pięknie, pięknie, tak to miało iść. Dobra, lecimy dalej do mojej paczki. Zróbmy może sobie teraz brwi, gdyż kolejnym bestsellerem, a po prostu na sklepie E-Zebra, było to jest mydełko, Affect, tak, Styling Soap. To jest firma Affect i to jest mydło do stylizacji brwi, Pro Eyebrows. Natomiast ono jest przeźroczyste i jest w formie żelowej. Ja już tutaj włożyłam palec, po prostu nie mogłam się oprzeć. I to zrobiłam, włożyłam palec i tak Damianowi dałam to na brew. I złapało mu tą brew, także już wiem, że łapię brwi do góry. Ja osobiście bardzo lubię efekt właśnie brwi na mydle, takich wystylizowanych do góry. I to na pewno jest dużo bardziej przyjemna i higieniczna forma niż mydło, które cały czas leży mi na biurku. Tak właśnie mam. A czy na talerzyku, na biurku, na ładnym talerzyku, ale jednak to jest mydło takie otwarte. A to na pewno jest bardziej poręczne, można gdzieś tam ze sobą brać, nie wiem, na sesję jak malujecie, albo po prostu do torebki, albo jak gdzieś jedziecie. I jest przeźroczyste. A u mnie jednak to mydło jest widoczne czasami na brwiach, jeżeli używam mydła, o czym zresztą kiedyś mówiłam. Dobra, nabiorę tego odrobinę na szczoteczkę i spróbujemy się pobawić z tymi mymi brwiami. Bardzo mocny zapach, ale przyjemny, taki trochę mydlany, kwiatowy, fajny zapach. No i zdecydowanie te brwi są fajnie wyczesane. Nie trzeba... Ja muszę dużo gadać, wystarczy, że pokażę te brwi, nie? Jest przeźroczyste, więc oczywiście zależy, jakiego chcecie efektu. Jeżeli chcecie efektu wypełnienia ubytków albo czegoś tego stylu, no to w tym stylu to Wam tego nie da. Ale jeżeli chodzi Wam o zaczesanie brwi, o nadanie im odpowiedniego kształtu, jeżeli jesteście po laminacji brwi, to takie mydełko i po prostu pięknie Wam się te włoski będą trzymać w odpowiednim kierunku. Super. No i to jest taki efekt typowy właśnie brwi na mydle. Zobaczymy, jak z trwałością tego produktu, no ale tutaj można zobaczyć ta brew. Bez żadnego malowania jest tylko ten produkt, a ta brew. A moje policzki są wciąż jakby były mokre i uwielbiam ten efekt. Właściwie ten policzek. Ten trochę mniej, ten normalny, ale ten... Dobra, na razie jestem ukontentowana w pełni. Kolejna rzecz, która była w sekcji bestsellerów. Na razie te bestsellery po prostu świetnie mi się sprawdzają. Jest to firma Paese i to jest produkt, który nazywa się Puff Cloud. Jest to puder przeznaczony stricte pod oczy. Puder pod oczy, delikatna skóra wokół oczu wymaga wyjątkowej troski, dlatego stworzyliśmy Puff Cloud. Wygładzający puder pod oczy, który przedłuży trwałość korektora i zatuszuje oznaki zmęczenia. Formuła rozpraszająca światło wygładzi skórę bez nadmiernego obciążenia. Zawarty w nim pielęgnujący olej z opłyncy figowej zadba o okolice szczególnie narażone na powstawanie zmarszczek. Nieprzespanym nocą mówimy puff puff. To jest dosyć urocze. Interesuje mnie technologia, w jakiej olej z opłyncy figowej, który wiem, że ma świetne właściwości, zostaje zawarty w puczy. Nie neguję tego, broń Boże, ale ciekawe to jest dla mnie. Opakowanie jest dosyć małe, poręczne, fajne. Lubię takie małe opakowania pudrów. Wezmę sobie pędzelek taki z Bobbi Brown. O, spoko, bo przekręca się tutaj ten górę, czyli można mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. A wiadomo, że ja mogę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Czy coś trzeba odkleić? Halo, halo. Niesamowicie delikatnie zmielone. Naprawdę, bardzo fajnie. Biorę go sobie na mały pędzelek, trzepuję nadmiar i spójrzmy, co to robi. Zdecydowanie matuje te kolice pod oczami, no bo jest to puder. I nawet jeżeli nie lubicie być matowe, lubicie być matowi, przepraszam, że tutaj dyskryminuję mężczyzn, to no czasami warto sobie przytuszować te okolice, gdzie po pierwsze chcecie, żeby produkt Wam się utrzymał dłużej, czyli na przykład tutaj mojego nieprzyjaciela, a po drugie właśnie tam, gdzie gdzie chcecie właśnie, żeby korektor Wam się utrzymał przede wszystkim dłużej, czyli tam, gdzie miałam na przykład nieprzyjaciela i robię to teraz pod oczami. No na pewno kwestia odbijania światła, no to tutaj bardzo się odbija to światło. Tutaj zdecydowanie mniej. Czekajcie, przypudruję sobie, zobaczę sobie z bliska. On ma w sobie maleńkie, mikroskopijne, błyszczące drobinki, które są no bardzo trudno do uchwycenia. Myślę, że druga osoba na was by tego nie zobaczyła, ale po mega zbliżeniu i przyjrzeniu się te mikrodrobinki u mnie akurat widać. No ja nie jestem największą fanką w ogóle pudrów, ale rzeczywiście ten jest niesamowicie miękko, delikatnie zmielony. Nie widać go na skórze, w sensie nie ma żadnego koloru, jest transparentny, więc to jest ogromny plus, bo będzie bardziej uniwersalny. I na pewno warto sobie użyć też takiego pudru, jeżeli sobie będziecie używali właśnie cieni do powiek, czegoś takiego, bo na takich pudrach, które są tak super delikatnie zmielone i właśnie transparentne, niewidoczne w ogóle na skórze, dużo lepiej się potem blenduje cienie do powiek, więc myślę, że pod właśnie Waszą powieką, żeby lepiej się trzymał korektor oraz na powiece, żeby też się wszystko lepiej trzymało i ładnie blendowało. Warto sobie to zrobić. No jest na skórze niewidoczny rzeczywiście, nie rozbiela, nie przyciemnia, nie ma dla mnie mega efektu wow, ale ja też jestem osobą, która woli cele bez pudru jakby, natomiast nie robi niczego złego, co już jest ogromnym plusem, jeżeli chodzi o moją cerę i pudry. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli znacie ten produkt, bo tak jak mówię, był na stronie bestsellerem, co musi oznaczać to, że się świetnie sprzedaje, więc że Wam się świetnie sprawdza, także dajcie znać, za co go lubicie, bądź za co go nie lubicie i co o nim sądzicie koniecznie. I teraz po prostu rzecz, na którą jestem podekscytowana, bo kto z nas nie lubi wielkich palet cieni do powiek? Paleta z NYXa. Powiem szczerze, że bardzo dawno nie miałam w swoich rękach ogromnej, dużej, kolorowej palety cieni do powiek, bo ostatnio preferuję rzeczy bardziej kompaktowe, małe, minimalistyczne, takie, które łatwo mieć gdzieś tam przy sobie, ale stwierdziłam, dobra, po prostu zaszalejmy, pobawmy się tym makijażem. Poza tym urzekła mnie ta paleta, bo oprócz tego, że ma fajną selekcję kolorów, ma dużo matów, tu są same maty, proszę Państwa, i to chyba też jest mat. Nie, to jest taka delikatna satynka, ale tu ma same maty w bardzo ładnych odcieniach, które są chłodne, które są też ładnie neutralne. Mamy też trochę ciemniejsze odcienie, o nie, to jest chyba błysk, teraz widzę, ale też ma 4 produkty do policzków. To może spokojnie służyć pewnie dla mnie jako bronzer albo kontur. I 3 róże. Jest też czerń, jest też biel, fajna selekcja, tak jak mówię, średnich odcieni, które są i ciepłe, i chłodniejsze, i bardziej neutralne. Bardzo wydaje mi się uniwersalna paletka, no i ten górny rząd to są odcienie błyszczące. Paleta się nazywa Such a Know It All Volume 1, czyli Volume 1. Już sobie to otworzę. Test obwąchiwania zdany, bo jak wiecie, ja zawsze wącham paletę i pudry. Bardzo fajna jest ta paleta, jeżeli chodzi o zestawienie kolorów i produktów. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Wygląda to po prostu sensownie, chciałam powiedzieć. Zacznę sobie od czegoś, co mogłoby być bronzerem w moim wypadku. Nabiorę takim większym pędzlem i zaryzykuję bez po prostu przebaczenia. Dobra, mamy pigment, który jest subtelny, nie za intensywny, którym oczywiście można sobie zrobić krzywdę, bo wszystkim można sobie zrobić krzywdę, ale to wygląda bardzo przyjemnie i odcień wygląda na bardzo ładny kolor, taki pomiędzy konturem a bronzerem, jeżeli chodzi o mój odcień sery. Widzicie, trochę on konturuje, ma trochę w sobie chłodu, ale nie jest to nic takiego stricte bardzo mocno szarego, czy można było sobie, by sobie zrobić krzywdę. I blendowanie mamy bez problemu, pomimo tego, że twarz mamy nieprzypudrowaną. A pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy na twarzy dużo takich mokrych kosmetyków jakby dających glow i mamy tę twarz nieprzypudrowaną, to dużo łatwiej zrobić sobie kuku i skrzywdzić się albo właśnie bronzerem, albo różem. Jeżeli chcecie, żeby to wszystko się lepiej, łatwiej blendowało, to warto sobie przed zastosowaniem właśnie różu albo bronzera przypudrować chociażby bardzo delikatnie właśnie twarz, dlatego że wtedy ten glow, który na przykład mam teraz, zmniejszyłby mi się dużo bardziej, a ja jednak stawiam na glow, nawet kosztem gdzieś tam krzywo rozblendowanego bronzera, ale widzę, że to się zrobiło ładnie, jakby bez żadnego problemu i po prostu cera wygląda zjawiskowo, zwłaszcza jeszcze teraz, kiedy dodałam sobie cienia na boki mojej twarzy, pięknie. Róże są, to jest ten i ten róż, może róż sobie dam na koniec, bo zobaczę, co sobie wykombinuję z oczami. Wiecie, że jestem zwolenniczką rzeczy bardziej naturalnych i minimalistycznych, jeżeli chodzi o make-up. Zacznę sobie od tego cienia, który wydaje mi się bardzo ładnym, kamelowym odcieniem numer 16, jeżeli się nie mylę. Na dolną powiekę może użyję sobie tego brązu, który jest tutaj obok. On ma w sobie takie delikatne złote drobinki, ale wydaje mi się, że one będą bardzo mało widoczne na oku. Jest, wydaje mi się, trochę cieplejszy niż tutaj w opakowaniu, bo tutaj wygląda troszeczkę bardziej neutralny, a na mojej powiece wygląda dużo cieplej. Blenduje się to bajecznie łatwo, wrócę do tego koloru, pewnie częściowo przez formulację tych cieni, a częściowo też przez to, że mamy właśnie przypudrowaną fajnie powiekę tym drobno zmielonym pudrem i to wszystko po prostu pracuje nam bez problemu. Pigmentacja jak najbardziej jest, da się to wszystko budować, ale też możemy jakby no właśnie blendować bez problemu, co często przy bardzo mocno napigmentowanych cieniach jest problemem, a tu nie jest. Buduję sobie ten kącik jeszcze tym brązem ciemnym. Zeswatchuję sobie te odcienie, żeby wiedzieć, czym się bawię. To jest mój typ koloru, ten taki szampański, nie ukrywam. Dobra, dołożyłam sobie jeszcze tego odcienia Flamingo, tego ostrego różu, bardziej właśnie na wewnętrzną część moich powiek, trochę sobie rozblendowałam na zewnątrz, żeby po prostu zrobić jakieś delikatne, no nie wiem, uderzenie w kolor, żeby to nie było jak zawsze po prostu zwykłym brązem. Te cienie są o tyle fajne, że właśnie można pobawić się tym kolorem, można go sobie dołożyć bez obawy, że wiecie, dotkniemy jeden raz pędzlem, wszystko nam się zmiesza i zrobi nam się wielka kupa. Nawet jeżeli dotknęlibyśmy pędzlem i by się nam to nie podobało, to spokojnie można te cienie wyblendować, ale też spokojnie można ten odcień, ten kolor sobie zbudować, tak jak właśnie to zrobiłam teraz. Także w wewnętrznym kąciku mam ten kolor mocniej zaznaczony, a tu sobie go tak subtelnie wyblenduję, żeby było takie delikatne przejście, taki fajny po prostu gradient zrobiony. Dobra, i jeszcze użyję sobie zmoczonego pędzelka, zabiorę sobie odrobinę tego takiego jasnego szampańskiego cienia, który ma dużo drobinek, dlatego używam właśnie zmoczonego pędzelka, żeby te drobinki mi nie zleciały i gdzieś go sobie po prostu dołożę, może tutaj, żeby odrobinę błysku. I tak z małej bliskiej odległości wygląda makijaż, jeszcze bez eyelinera i bez rzęs. Mamy więcej koloru tutaj w wewnętrznym kąciku, tu wszystko ładnie wyblendowane raczej ciepłymi brązami i odrobinę błysku na dolnej powiece i fajnie mi się to podoba. Jakby to było ryzykowne zagranie, to mogło wyglądać bardzo źle, ale summa summarum bardzo mi się podoba. Zrezygnowałam z większej ilości błysku na oku, bo już mam bardzo dużo tego glowu na twarzy, więc tu błysk i tam błysk, byłoby tego odrobinę za dużo. Wykończę to sobie, a tam sobie jeszcze beżową kredkę na linię wodną, wykończę to sobie odrobiną eyelinera, tuszem do rzęs i zaraz wracam. Dobra, mamy eyeliner, odrobinę tuszu do rzęs, żeby też ten makijaż oka było widać, także nie zaklejam wcześniej rzęs. I lecimy z różem, może wezmę sobie ten odrobinę bardziej neutralny. Tylko intensywny, ale jest dosyć neutralny. Dobra, Bawmy się. I po raz kolejny właśnie fajna pigmentacja, bo widać go, on jest zdecydowanie, ale można go sobie stopniować i ciężko jest z nim sobie zrobić. Znaczy, tak jak mówię, wszystkim da się zrobić krzywdę, jeżeli chodzi o kosmetyki. Wszystkiego da się nałożyć za dużo, albo też za mało, ale jakby tym trudniej, bo można go sobie stopniować i delikatnie nakładać. Także coś fajnego, jeżeli lubicie subtelniejsze makijaże, wolicie taki bardziej, wiecie, dzienny, subtelny look, albo też po prostu nie jesteście jeszcze pewni, nie macie jeszcze wprawnej ręki i chcielibyście czymś sobie delikatnie się pobawić. Ja jeszcze sobie nałożę więcej bronzera, jak to ja. Właściwie bronzeru konturu. Mam jeszcze dwa produkty, wyciągnę je sobie od razu. Pierwsza rzecz to jest właśnie rzecz też z firmy Revolution XX, tak jak Wam mówiłam. I to jest Freeze Fixx Dewy Fixing Mist, czyli to jest mgiełka do twarzy, która ma być błyszcząca, po raz kolejny dawać nam glow, ale też ma utrwalać ten nasz makijaż, także stwierdziłam, że sprawdzę. Też miała bardzo fajne opinie w necie, gdzieś tam czytałam. Próbuję sobie ładnie otworzyć to opakowanie. Bardzo ogólnie mi się podoba design, wygląda to wszystko bardzo nowocześnie. Jakby ta linia wygląda hiper właśnie nowocześnie i ma bardzo fajne opakowania, co jakby jest drugorzędne, ale gdzieś tam fajne. Nie ma tutaj żadnych pływających drobinek, trochę się tego bałam, bo to jakby się zdarza teraz w tych takich mgiełkach niby nabłyszczających, że są pływające drobinki i ma takie wypukłości, jakby to jest wypukłe, wygląda to fajnie. Dobra, spryskajmy się. Wow. O Jezu, ładnie pachnie. O Jezu, zjadłabym to. Te rzeczy ładnie pachną z tej linii. O Boże, to pachnie jak perfumy. Ten zapach to są jakieś perfumy. Muszę się dowiedzieć, jakie to są perfumy. Jeżeli macie to, powiedzcie mi, jakie to są perfumy, bo to pachnie jak perfumy. Jezus, jak to jest przyjemne. Poczekajmy, aż wyschnę. I w międzyczasie powiem o ostatnim produkcie, czyli lip linerze, czyli kredka do ust, czyli coś, bez czego nie potrafię żyć i absolutnie uwielbiam. Jest dla mnie ważniejsza niż szminka, więcej robi niż szminka. I wybrałam tutaj Max Factor. Odcień to jest 02 Pink Petal. Lecimy. Ciekawe, bo ta konturówka ma w sobie odrobinę błysku. Rzadko się zdarzają konturówki z odrobiną błysku, powiem Wam szczerze. A ona ma... Jest to taki bardzo ładny, jasny, nudziako róż. W sumie ciekawy look mi wyszedł, bo usta w stylu lat 60. takie bardzo jasne, pastelowe. Dołożę sobie jeszcze odrobinę jasnej szminki na środek. Oczy też takie mocno pastelowe, bardzo dużo glowu. W sumie strasznie mi się podoba ten makijaż, nie do końca w moim stylu, ale podoba mi się. No, spodziewałam się, że ten lip liner będzie odrobinę ciemniejszy. Ja też mam dosyć ciemne usta, dosyć mocno napigmentowane usta, więc jakby też wszystko wydaje się na mnie dosyć jasne, jeżeli chodzi o takie produkty. Jest bardzo nietypowy, jeżeli macie jasne usta, lubicie jasne odcienie właśnie do ust i tak jest odrobiną błysku, ale no minimalne, bo widzicie, tutaj nie ma żadnego brokatu, niczego takiego, to zdecydowanie jest bardzo ciekawy produkt i naprawdę mi się podoba. I mgiełka, widzicie, jestem człowiek glow, także dzięki Bogu, że nie mam błysku na oczach, na powiekach jeszcze byłabym cała błyszcząca, ale ogólnie wyglądam jakoś tak kosmicznie, podoba mi się sobie. Czekajcie, ogarnę sobie włosy i wszystko. Powiem Wam, że strasznie mi się to wszystko podoba. Czuję się tak lekko anielsko, lekko alieńsko, czyli anielsko i troszeczkę kosmicznie. Bardzo mi się to wszystko podoba. Dobra, jeżeli chodzi o moje ulubione produkty z tych nowości, ten primer jest super. Ja nie jestem człowiek, który kocha primery, ale ten naprawdę dał radę i dał przepiękny, naprawdę przepiękny glow. Również ten BB Cream strasznie mi się spodobał. Naprawdę odcień jest prawie że w punkt, powiedziałabym. Bardzo fajnie, naturalnie się go nakładało, a czy bezproblemowo się go jakby rozprowadzało palcami jak normalny krem. Nic złego się nie działo, także naprawdę super sprawa. Paleta, gdzie ją dałam? Tutaj. Paleta bardzo ciekawa i no, bardzo mi się podoba to, że ona jest bardzo duża, ale ma w sobie bardzo życiowe właśnie gdzieś tam kolory, także fajne, jeżeli kogoś malujecie, fajne na sesję, albo fajne, jeżeli lubicie mieć przekrój różnych możliwości przy sobie, bo tu mamy możliwości neutralne, matowe, mamy możliwości błysku, mamy róże, mamy bronzery, także bardzo uniwersalna i bardzo mi się podoba. Nawet zachęciła mnie do zrobienia dzikiego makijażu, który nie jest do końca w moim stylu, ale jednak tutaj bardzo, bardzo się sprawdził. Mgiełka i w ogóle ta firma bardzo fajna, tego jestem niesamowicie ciekawa i jeszcze póki co moja ręka jedna nie jest bardziej opalona niż druga, a druga, ale damy jej czas. No puder jest pudrem, ale wygląda w porządku pod moimi oczami, właśnie próbuję się mu teraz przyjrzeć, ale niczego nie podkreśla, jakby zmarszki nie są podkreślone, wiecie, ja mam 34 lata, więc już jakby zmarszki pod oczami to jest coś, co łatwo wydobyć nieodpowiednio dobranym produktem, korektorem albo właśnie pudrem, a tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Czuję się jak Brigitte Bardot z przyszłości dzisiaj. Bardzo dziękuję firmie sklepowi E-Zebra za pomoc w realizacji tego filmu i za zasponsorowanie go i oczywiście za wspaniałe kosmetyki. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Oczywiście będę wdzięczna za wszystkie komentarze i Wasze lajeczki, bo bardzo mi pomagają, nie ukrywam. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!